drodzy parafianie, kończy się kolejny rok. Dziękujemy za wszelkie dobro, które było naszym udziałem dzięki łasce Bożej, za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy my i cała nasza wspólnota parafialna. A rozpoczyna się nowy rok, liturgiczny rok kościelny. Adwent to początek nowego wędrowania razem z Jezusem Chrystusem. Adwent to czas przygotowania się do Bożego Narodzenia. To czas prostowania ścieżek, przygotowywania drogi dla Pana, do naszych serc, do naszych wspólnot, by mógł na nowo się dla nas narodzić, byśmy razem z Nim mogli iść przez całe życie, aż do owego dnia, od którego zależy cała nasza wieczność. Od Adwentu w nowym roku liturgicznym w naszej ojczyźnie, w Polsce, podejmujemy nowy temat nawrócenia. Hasłem są tu słowa Chrystusa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wszyscy potrzebujemy nawrócenia. By mogło ono dokonać się, musi się stać osobistym, moim osobistym wyborem i decyzją. Aktem nawrócenia jest dobre przyjęcie sakramentu pokuty. I moi drodzy, w tym roku chcielibyśmy tak ze spokojem, modlitewnym skupieniu odczytać na nowo ten sakrament pojednania. I trzeba, żeby każdy o tym pomyślał. Nie tylko ci, którzy mogą przystępować do tego sakramentu, ale także ci, którzy z różnych przyczyn nie mogą przystąpić do sakramentalnej spowiedzi. Moi drodzy, jest to także rok ogłoszony przez naszego Ojca Świętego Franciszka, rok życia konsekrowanego. Na terenie naszej parafii mamy kilka zgromadzeń zakonnych, męskich i żeńskich. Będzie okazja, żebyśmy bardziej poznali, na czym polega to życie zakonne. Będziemy próbowali zorganizować różne spotkania. Będziemy się modlili o nowe, święte powołania do zgromadzeń zakonnych. Niedługo rozpocznie się nowy rok. I na ten nowy rok pański 2015 życzę Wam, drodzy parafianie, abyście wszyscy doświadczyli dobroci Boga Miłosiernego, który pragnie każdemu darować wszystkie grzechy i by nam Pan błogosławił. By ta bliskość sanktuarium Bożego Miłosierdzia była dla nas szczególną inspiracją do tego, by doświadczać tej Bożej miłości, Bożego Miłosierdzia. Życzę Wam, żeby ten kolejny rok był rokiem przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które będą miały miejsce w naszym mieście, w naszej ojczyźnie w 2016 roku. Jesteśmy w szczególny sposób odpowiedzialni za to przygotowanie, bo przecież i na terenie naszej parafii będzie przebywał Ojciec Święty, będzie przebywała młodzież. Trzeba, aby nasza młodzież z naszej parafii wykorzystała tę okazję odnowy swojego życia duchowego, swojego przywiązania do Jezusa Chrystusa i budowania swojego życia, swojej przyszłości na mocnym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. Życzę Wam, żeby był to rok odnowy dla nas wszystkich, nie tylko dla młodych, ale dla każdego z nas. Niech Matka Boża, Matka Miłosierna, wyprasza nam wszystkim potrzebne łaski, by ten rok, który jest przed nami, był dla wszystkich błogosławiony, szczęśliwy. A gdy podczas wizyty duszpasterskiej razem z Wami będziemy się
modlili o Boże błogosławieństwo dla każdej rodziny, dla każdego parafianina, wtedy niech to będzie także okazja do modlitwy za duszpasterzy, abyśmy wszyscy, i duszpasterze, i wierni tej parafii, zawsze byli wierni Chrystusowi, wierni Jego nauce i by opieka Matki Bożej towarzyszyła nam przez wszystkie dni tego nowego roku. Wszystkim życzę szczęść Boże.